na metamorfozie. Zaczynamy. Jak widzicie, już tutaj mamy trochę rzeczy rozstawionych, ale co najważniejsze, skąd ten gruz? Już mówię, wyrzuciliśmy tutaj sufit podwieszany i już jest o wiele większa przestrzeń, także to był bardzo dobry pomysł. No i co? Zaczynamy! Zobaczcie, jak fajnie też zrobiła tutaj boazerię. W ogóle bardzo łatwo się układzie. Można kupić, słuchajcie, w marketach. Do tego właśnie szybciutko cegiełka. Bardzo dobry kolor na ścianie. No i powoli, powoli robił się klimat. Miało nie być cegły, ale jak to ja, cegłę bardzo loving, więc oczywiście znalazłam na nią miejsce. Chodźcie zobaczyć efekt końcowy. Tutaj wnęką, bo była to dosyć nieproporcjonalna, także wydzieliliśmy kolorami. Oczywiście zawsze mówię, że farba robi mega dużo we wnętrzu, ale także zasłony. Zobaczcie, w ogóle te zasłony, no musicie je mieć w gramie z Arena Finale i są w bardzo dobrej cenie, także jest świetne doradztwo. Miałam problem tutaj właśnie z wymierzeniem. Pani mi wszystko, słuchajcie, doradziła, także możecie też dzwonić. W ogóle od chyba około 300 zł, 299 przesyłka jest gratis, no i jest to polska firma. Także proszę bardzo, w ten sposób, słuchajcie, można je zasłonić. Wyglądają zarówno fajnie odsłonięte, łącznie z tą filanką z batystu, którą też kupiłam w Arena Finale, jak i zasłonięte, to jest bardzo ważne, no bo przecież sypialni na wieczór raczej zasłaniamy i też fajnie, żeby ten efekt nadal był. Kolejna rzecz to oczywiście lampy. A z tymi lampami uważam, że to duet doskonały, także loving it. To już koniec naszej metamorfozy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Koniecznie dajcie znać. No i do zobaczenia!